Dawno mnie tu nie było. Stwierdziłam, że wracam na YouTube, coś wam ponagrywam. Długo myślałam nad tym, co takiego właśnie dać na pierwszy rzut, na pierwszą tapetę, i pomyślałam, że porozmawiam z wami o lęku i o sposobach radzenia sobie z nim. I teraz tak, ja w ogóle nie wiem, czy ja to wam wrzucę. Nie mam pojęcia, bo nie wiem, co mi w ogóle z tego wyjdzie. Chodzi o to, że nie jestem trenerem. Gdzie tak, to jak się długo do nikogo nie gadało. Jestem trenerem z zawodu i fizjoterapeutą, nie jestem psychologiem, natomiast mam swoje lata, rozmawiam z ludźmi, widzę, co się dzieje i widzę, jak jakby problem podatności na stresory i na lęk narasta z czasem i dotyka coraz młodszych grup wiekowych. No i skąd brać taką pomoc w momencie, kiedy na przykład standardowe jakieś tam metody wam nie pomagają, kiedy wszędzie naokoło czujecie się źle i nie umiecie sobie z tym poradzić. Też jestem osobą mocno introwertyczną i lękową, więc rozumiem was bardzo dobrze. Mnie stresuje praktycznie wszystko, natomiast podchodzę do tego troszkę inaczej może niż większość osób by pomyślała, bo ja się z tym po prostu mierzę. No, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie ja mam podejście, no bo też radzę coś tym ludziom na co dzień, no to posłuchajcie, jak was nie interesuje, nie stresujecie się niczym, nie boicie się niczego, to wspaniale, zazdroszczę wam bardzo, bo też bym chciała, możecie się tym podzielić w komentarzach. Błagam, jak macie jakiś sposób, żeby się nie przejmować, to ja to od was kupię, wezmę po prostu za wszystkie pieniądze świata. Z samej genezy lęku i stresorów jako takich, co to jest, no to zwróćcie uwagę, że my jakby jako istoty żywe, w ogóle wszystkie, od samego jakby początku ewolucji jesteśmy i byliśmy narażeni na stres, tylko że kiedyś on był troszkę innego rodzaju niż teraz, bo kiedyś jak powiedzmy, no chodziliśmy, polowaliśmy tylko na jakieś zwierzęta, to jedyne, co nas mogło stresować, to to, że byliśmy głodni, trzeba było walczyć o przetrwanie, bo i coś upolować, bo inaczej umrzemy, albo że coś nas goni i też możemy umrzeć, i to był nasz stresor. Natomiast nie było takich stresorów psychologicznych z takiego aspektu jakiegoś emocjonalnego, nie było obaw o pracę, o zdrowie, o rodzinę. To dopiero z czasem, jakby tak, jak ta cała nasza cywilizacja zaczęła narastać, to się zaczęło pojawiać i dopiero zaczęły powstawać badania, co się dzieje z organizmem ludzkim podatnym na taki długotrwały stresor. Bo weźcie pod uwagę, że jak się ucieka przed jakimś zwierzęciem, to jest chwila, albo przeżyjecie, albo nie, więc to jest taki bardzo intensywny stres i lęk, i krótki. Kończy się dobrze albo źle, ale się kończy. Natomiast stres wynikający i lęk z obawy o waszą jakby przyszłość, o karierę, o środowisko, w którym żyjecie, to jest długotrwały stres, którym gdzieś z tyłu głowy wy go macie i wy się tym cały czas przejmujecie, i to jest nowe dla naszego organizmu. Jeszcze się na to nie uodporniliśmy i nasze jakby ciało źle reaguje na tak długotrwałe czynniki z takiego stałego napięcia. Ja to już mówiłam w poprzednim materiale o medytacji, że ja to zauważyłam u siebie po tym, że jak szłam na przykład na drzemkę w ciągu dnia i zaczynałam zapadać, właśnie już się tak rozluźniać, to wiecie, i chciałam zasnąć, to moje ciało się tak jakby trzęsło cały czas, i zanim to napięcie ze mnie zeszło, to ja po prostu miałam trzęsawkę. I wtedy już załapałam, że za mocno przegięłam i muszę po prostu zwolnić, bo mój organizm na dłuższą metę tak nie pociągnie, a jeśli chcę jakby mieć 100% jakby z życia i z mojej pracy i z treningów i być dobrym zawodnikiem, to muszę jakby się regenerować, bo wiecznie nie będzie tego, wiecie, paliwa, żeby wyciągnąć, tylko z czegoś to musi iść. No więc tak, jeżeli chodzi właśnie o jakby czas, no to zmieniły się jakby dodatkowe stresory nam doszły, te długotrwałe, na które nie jesteśmy zbyt dobrze jakby jeszcze, wiecie, wytrenowani, dopasowani do tego, źle to znosimy. Jeśli można by jeszcze inaczej trochę podzielić te nasze czynniki lękowe, to mamy też takie lęki, które pochodzą ze świata zewnętrznego i takie, które tworzymy sobie sami we własnej głowie. No te zewnętrzne, no to sami wiecie, że na to nie mamy wpływu. Co się ma wydarzyć, to się wydarza.
I nie możemy kazać innym ludziom, żeby się zachowywali inaczej, żeby świat wyglądał inaczej, mimo że ja bym też tego strasznie chciała. Natomiast na to, co mamy w środku, na to wpływ mamy. Na to, w jaki sposób będziemy się starali myśleć, w jaki sposób będziemy myśleć może o czymś innym w danym momencie, a nie się nakręcać. Na to mamy wpływ, zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, że większość takich rzeczy, których my się boimy, to one w większości przypadków się tak naprawdę nie dzieją. To jest taka nasza obawa, że a, co będzie jeśli i w ogóle, a tak w sumie na dłuższą metę to wcale nie jest tak źle. Jest też coś, o czym w sumie wcześniej nie pomyślałam, to mi dopiero przyszło z czasem, jak zaczęłam jakby szukać rozwiązania i odpowiedzi, że tak naprawdę lęk to też nie jest do końca taka zła rzecz, bo nam się mówi, że, znaczy w sumie nam się tego nie mówi, ale ogólnie uciekamy z rzeczy, które są negatywne. Zwróćcie to uwagę, wszyscy chcą, żeby było miło, żeby było przyjemnie. Ja na przykład, jeżeli chodzi o trening, no to też zmieniłam podejście, uważam, że musi trochę poboleć, żeby coś tam się zadziało i jest to źródłem satysfakcji, mimo że na pierwszy rzut oka, no takie coś może nie być przyjemne. No i jeżeli chodzi o lęk, to też jest to jakby coś, co powoduje w nas taką większą mobilizację jakby naszego organizmu, czyli jeżeli wydarza się jakaś tam sytuacja stresowa, to my się jakby nakręcamy, bardziej motywujemy do działania, tak jak na przykład przed jakimś egzaminem, czy przed czymś takim. Jeżeli się postresujemy, to prawdopodobnie nauczymy się trochę więcej, w trakcie będziemy bardziej skupieni, pod warunkiem, że jest to taki lęk, który nas motywuje, że nie jest to takie paraliżujące totalnie, ale to właśnie od tego, zależy to od naszego podejścia do tematu, że nie będziemy się bali tych sytuacji lękowych i stresowych, tylko będziemy im stawiać czoła, bo jeżeli będziecie jakby powoli jak wychodzić w tą stronę takiego, wiecie, powiedzmy swojego braku komfortu, to będziecie się robili coraz bardziej wytrzymali. To tak samo jak z ciałem. Jeżeli trenujemy swoje ciało, to ono może coraz więcej i możecie sobie więcej właśnie też podnosić. To samo jest, jeżeli chodzi o lęk i o sytuacje stresowe. Jeżeli będziecie się stawiać w sytuacjach dla Was na początku przynajmniej takich mało komfortowych, to z czasem zobaczycie, że wcale to nie jest takie straszne. Ja to mogę Wam powiedzieć nawet na swoim przykładzie, że ja jestem bardzo mocno introwertyczną osobą i nigdy nie sądziłam, że będę pracować aż tak z ludźmi. Ja teraz sobie inaczej nie wyobrażam. Jak chodziłam na właśnie pierwsze treningi personalne albo grupowe, to byłam cały czas spocona i zestresowana, a z czasem jak ta energia już wracała i się do tego przyzwyczaiłam, to jest to dla mnie już ok, i sprawi mi to przyjemność. Teraz na przykład dla mnie dużym stresorem następnym jest prowadzenie szkoleń, bo bardzo boję się mówić publicznie w sposób elokwentny i mądry, bo boję się, że zrobię jakieś fuck-upy. A ludzie mówią, że wychodzi to ok, ale ja w środku jestem po prostu cała kłębkiem nerwów i nie śpię przynajmniej 3 dni wcześniej, zanim poprowadzę szkolenie. Ale mam nadzieję, że jak będę robiła tych szkoleń coraz więcej, no to z czasem nie będą już takie straszne i że już się tego jakby nauczę, tylko stawiam czoła swoim lękom. Tak jak, nie wiem, mam lęk wysokości i też skakałam właśnie ze spadochronem czy tam na bungee i jak już skoczyłam, to stwierdziłam, że było to fajne i chciałabym to zrobić jeszcze raz. Także wbrew pozorom nie bójcie się wychodzić troszkę do przodu, chcieć od siebie więcej i trenujcie nie tylko swoje ciało, ale trenujcie też swój umysł tak, że jakbyście chcieli właśnie wytrenować organizm swój taki, wiecie, kompletny, żebyście byli odporni na te wszystkie sytuacje, które się dzieją. Do tego też pomaga jakby te wszystkie afirmacje, o których ja Wam mówię, żeby zmieniać swoją rzeczywistość w głowie, bo jeżeli Wy zmienicie swoją rzeczywistość, to jest teraz. Jeżeli nie dacie sobie w ogóle innej opcji w swojej głowie, że nie dacie rady, tylko Wy od razu wystajecie z pozycji, że jest ok. Coś tam się dzieje, Was to stresuje, ale Wy dacie radę i pokonacie to, to uwierzcie mi, że tak będzie. Tylko właśnie wejdźcie sobie mocno w te afirmacje i w nie uwierzcie, bo to naprawdę jest bardzo potężna siła, która Wam pomoże w tym, żeby właśnie stawiać czoła rzeczywistości. Nie trzeba od razu iść na jakieś ciężkie leki, nie trzeba korzystać z chemii. Bardziej bym poszła właśnie w stronę takiego szukania siebie na nowo. Po prostu stwórzcie swoją rzeczywistość na nowo i zobaczycie, że nic nie będzie już takie straszne.
No i co, jeżeli już jesteście w tej sytuacji, powiedzmy takiej, która się wydarza, bo jeżeli to jest lęk taki, wiecie, że się boicie wychodzić do ludzi w ogóle, to po prostu to róbcie. Natomiast jeżeli macie jakieś wydarzenie, które was stresuje, albo jakąś rzecz, którą musicie zrobić, to moja rada jest taka, żeby nie myśleć o tym za dużo. No tu właśnie się kłaniają te wszystkie medytacje, oczyszczanie głowy, żeby te myśli tak wywalać. Natomiast możecie właśnie sobie zostawić ten stres na sam koniec i te wszystkie wasze lęki, żeby one już zadziałały tylko jak taki czynnik biologiczny, mobilizacyjny, tak jak te pierwsze, takie prehistoryczne nasze stresory. Natomiast to całe jakby te wszystkie dni, które macie, nie wiem, macie egzamin za tydzień. Co wam po tym, że będziecie się stresować dzisiaj, jak egzamin jest za tydzień? Dzisiaj sobie spoczytajcie, próbujcie to wywalać z głowy, właśnie oczyszczać umysł, zająć się, nie wiem, treningiem, czytaniem książki, nauką przede wszystkim. Natomiast lęki wywalajcie od razu ze swojej głowy. Ja zawsze zostawiałam ten taki największy stres dopiero od momentu, jak dostanę kartkę na stół i wtedy sobie pozwalałam na puszczenie tych wszystkich moich demonów i emocji, bo zazwyczaj one w tym momencie, jak jakimś dziwnym trafem, potrafiło się skupić na zadaniu. Bo prawdopodobnie zadziałało właśnie to, że wypuściłam lęk ten taki nagły, że to jest teraz, a nie w momencie, że to trwało, 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 trwało w czasie. Więc jest to jakaś opcja. Jeżeli na przykład macie już takie sytuacje, to też zwracajcie uwagę, jak reaguje na to wasze ciało. Czyli patrzcie sobie na to, gdzie generujecie napięcie, w jakich częściach ciała. Słuchajcie swojego organizmu. Jeżeli gdzieś czujecie właśnie, że jest za duże napięcie, możecie iść na masaż, możecie robić automasaż, możecie się rolować, możecie słuchać muzyki, możecie się trochę porozciągać. Joga też jak najbardziej jest super. Trening jak najbardziej też jest super. Rozmowa z bliską jakąś osobą tak samo. No i do tego jeszcze bym Wam chciała pokazać ćwiczenia oddechowe, czyli jak prawidłowo oddychać, żeby zeszło z Was takie całe napięcie, bo film o medytacjach już macie, więc takie rzeczy są Wam niepotrzebne. Więc tak, jeżeli się uczymy oddechu, to chciałabym, żebyście się teraz położyli tam, gdzie macie miejsce, więc spauzujcie to sobie, nie musicie na mnie patrzeć, bo jak wiecie, to nie jest jakby atrakcyjnie wizualny film, tylko bardziej chodzi mi o taką typową pogadankę. Także na spokojnie możecie się położyć na podłodze albo na łóżku. Tak, żeby Wam było wygodnie, mięciutko. Nogi, jak dacie radę, to żeby były ugięte, bo wtedy nam się jakby jama brzuszna też rozluźni. I jak już sobie tak leżycie, to zaczynamy sobie oddychać. I teraz moje pytanie brzmi, czy Wy umiecie rozróżniać tory oddechowe, czyli piersiowy i przeponowy? Kiedyś było tak, że mówiło się, że u kobiety jakby dominujący jest tor piersiowy, u mężczyzn przeponowy, czasami jakiś tam mieszany wjeżdżał, natomiast teraz większość osób ma bardzo mocno. No i tu gdzieś mi urwało film, więc muszę jeszcze raz, bo jestem Januszem nagrywania. Tak. Więc doszło do tych torów naszych przeponowych, to wiem. Więc większość osób ma problem z oddychaniem pełną klatką piersiową, wracając już do tematu. Wynika to z tego, że nasze lęki właśnie gromadzą się w klatce piersiowej, nie oddychamy jakby pełną piersią. Możecie mieć też takie objawy jakby blokowania albo kłucia za mostkiem, to nie jest zawał, także spokojnie. Czasami mięsień piersiowy, sercowy może być bardziej jakby obciążony, ale zazwyczaj wynika to właśnie z naszych lęków i stresów i podatności takiej na co dzień. Więc jeżeli już macie takie sytuacje, to musicie sobie zacząć z nimi radzić i to jest właśnie taki sposób, jak to zrobić. Więc leżycie sobie na tej podłodze, jest Wam wygodnie, jest Wam świetnie. Połóżcie sobie albo kciuki, albo dłonie na górnej części klatki piersiowej i spróbujcie zrobić taki wdech, żeby ta ręka się podniosła, żeby żebra nam się rozszerzyły. Możecie dać sobie też ręce na dolne żebra, zobaczyć, czy one działają przy wdechu. I wydech robicie taki, żeby cała jama brzuszna przy wydechu się nie spięła. Czyli brzuch może się gdzieś tam przemieścić, jakby cała skóra, ale nie chciałam, żebyście napinali przy wydechu cały wasz brzuch. Robicie wdech klatą, wydech i totalny relaks wszystkiego. Jama brzuszna luźno, mięśnie brzucha luźno, dół całej miednicy tak samo, mam nadzieję, że to czujecie. I w ten sposób oddychając zobaczycie, że zaczniecie wyciszać cały swój organizm, układ nerwowy też się pięknie wyciszy,
Być może zaśniecie, to jest bardzo przyjemne, więc mam nadzieję. I możecie to praktykować na przemian z medytacją albo jako wstęp do medytacji, to też jest w porządku. W pracy, w sytuacjach lękowych ten oddech taki właśnie rozluźniający też powinien Wam mocno pomóc. No, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o sposoby radzenia sobie z lękiem. Jest ich bardzo dużo, możecie znaleźć cokolwiek, co Was tylko jakby ratuje w takich sytuacjach. Możecie uciekać w ruch, możecie w muzykę, możecie właśnie w medytację, jakieś jogi, rozciągania, stretchingi, tego jest naprawdę dużo. W ciężkich sytuacjach wiadomo, że terapia i choćby nie wiem co, to próbujcie zrobić wszystko, żebyście to Wy to naprawili jakby swoją głowę, bo leki to jest tylko ucieczka od problemu na chwilę, natomiast problem jest cały czas i Wy musicie zmienić swoją rzeczywistość, żeby do tego podchodzić na nowo, bo naprawdę jesteście do tego stworzeni, żeby sobie radzić z sytuacjami stresowymi. Każdy z nas to robi, ja też to robię, daję radę, póki co przynajmniej, więc mam nadzieję, że będziecie sobie radzić tylko lepiej i naprawdę się nie poddawajcie, bo naprawdę warto. No, tyle ode mnie. Jak Wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. Miłego dnia Wam życzę jak zawsze. Mam nadzieję, że następny odcinek już jakiś ruchowy Wam nagram, żeby było ciekawiej. No i tyle. Pa, pa.